Dziękujemy Państwu za to, że towarzyszyliście nam dzisiaj podczas nagrania programu Potrafisz w nowej formule. Ale na koniec, ponieważ jesteśmy jeszcze w okresie przedświątecznym, niespodzianka, życzenia, które złożył dla Państwa biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Posłuchajmy. Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa polskojęzycznego wszystkich Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Składam Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Pan Jezus, który jak śpiewamy w jednej z kolęd, dopuścił śliczne niebo, a obrał barłogi, doświadczył w swoim życiu życia na obczyźnie, doświadczył również emigracji ze swoimi rodzicami, Józefem i Maryją. A więc chciałbym Wam życzyć, żebyście mieli to poczucie, że Jezus Was rozumie, że Jezus jest blisko Was, że Jezus Wam towarzyszy w każdej chwilach Waszego życia, zarówno tych bardziej radosnych, jak i bardziej smutnych. Przeżywajcie jak najpiękniej święta w swoim rodzinnym gronie, dzieląc się pokojem, życzliwością i miłością. A w kolejnym roku, bardzo ważnym dla naszej ojczyzny i dla Kościoła w Polsce, kiedy będziemy przeżywać stulecie urodzin Karola Wojtyły, stulecie Bitwy Warszawskiej oraz beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, pragnę Wam życzyć, aby Matka Najświętsza, która tym wszystkim wydarzeniom jest bardzo bliska, prowadziła Was przez ten nowy rok, żeby wskazywała Wam cele Waszego życia, pozwalała je osiągać i ten najważniejszym, jakim jest perspektywa naszego zbawienia. Cieszcie się jej macierzyńskim wstawiennictwem. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki, bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, który dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Który dziecię owinąwszy, siankiem je okryła. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki, nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli. W żłobku zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli. Dzieci nas się kwili, matusieńka lili. Nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli. Nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu matusia płacze z zimna, nie dała mu matusia sukienki. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia dla wszystkich Polaków, dla całej Polonii, która jest rozsiana po całym świecie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Andrzej Kubacki.